Hello, hello! Z tej strony Kapitan Blady i dzisiaj sobie gramy w Worms, RTV, HGT i HWDP! Yo, 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 witam wszystkich. No i ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj zagramy sobie na trybie klasycznym, ale zagramy sobie w klasycznym turbo. Co to znaczy? To znaczy, że lekko go zmodyfikowałem turbo. I mniej więcej będzie to chodzić o to, że po prostu na początku nie będziemy mieli praktycznie niczego, ale będzie bardzo dużo zrzutów skrzynek. I w tych zrzutach skrzynek będzie też prawdopodobnie bardzo dużo fajnych rzeczy. No i zobaczymy, jak się potoczy nasza przygoda. Oczywiście na tej mapie na pewno? Tak, nie na tej mapie chcesz? Nie, no troszkę za mała chyba, nie uważasz? Idealna? Taka... Dobry pomysł, to zaczynamy. Tak, na pewno idealna, nie! No, dzisiaj zagramy na idealnej mapie, która się nazywa Wieś. Zginiemy tutaj od razu. Nazywa się Wieś, nie bez powodu. Ponieważ jest bardzo swojsko. Swojsko, tak, to totalnie pasuje. Ale nie zginiemy od razu, bo nie mamy broni, pamiętaj o tym. Nie, no jeszcze nie wiem, co mamy, tak? Nie wiem, co tam poustawiałeś, zaraz się przekonam. Dobra, aha, i ustawiłem do tego. Porozrzucany. Ogólnie nie wiem, czy wiesz, ale mam nową drużynę, SUV. O kurde, ja nie wybrałem sobie swojej drużyny. O! Ale za to mam helikopter, madafaka! Patrz, wszystkie moje sowy są jak na wyciągnięcie ręki. Kurwa, ale to znaczy... Co by tu zrobić? Okej, okej, okay. No spoko. Tup, tup, tup. Motherfucka! Nie! Dobrze, bardzo dobrze! No ja mi się podoba. Chciałem cię tak zadrasnąć, przecież nie chciałem cię zrobić krzywdy. Jasne. No. Dobra, może i nie ma faktycznie broni, ale zadrasnąć. Faktem są bronie stacjonarne takie, no to jednak jakieś bronie są. Autko, mówisz? Hop. Wejdź, wejdź. Dobra, wszedł. Autko, no autko to sam możesz pojeździć, ale nic całkiem nie zrobisz. O kurde. Dobra. Ej, co to w ogóle było? Panie admirosku. Patrz na to. Motherfucka! Jak staniesz tyłem tym autkiem i wciśniesz spację, to ono robi... Ja będę włożył i cię wywala. To jest jego nie uderzenie. Nie wiedziałem, że się da. Admirosku, co mi nie powiedziałeś? No tak jakoś wyszło, wiesz. Ale poczułem się wręcz oszukany. Ale tu miałeś helikopter na starcie. Pomyśl o tym. No dobra, ale co mi helikopter? Patrz teraz na to. Co zebrałeś? Ale się gorąco zrobiło. Pewnie święty osioł ręczny, znając życie. To? Święty osioł ręczny? No, skąd ci taki głuptaskowy pomysł przyszedł do głowy? Święty osioł ręczny mówisz. Bardzo interesująca koncepcja. Zostaw panie sobie paladyna. Admirosku. Co ty robisz? To wykorzystać? Nic, jeszcze nie robisz? Robię. Jeszcze nic. Już się boję. Przemyśl to. No wiedziałem! No yes. Kurna. I te nic nie będzie, zobacz. Tylko jeden robot ci zginie. Aha. No. To no. Ale jestem odcięty. A tam jesteś odcięty. O nie. No to tam nie. Pojazdy wybuchły co najwyżej. Widzisz, świetnie twoje robaki się trzymają. No może poza tym. Ten się trzyma trochę gorzej. Ale zobacz, oba przeżyły, no to co ty chcesz? Ja ci zadałem tyle obrażeń co nic, panie admirosku. Nie wierzę co w to, co zrobiłeś. No ale ty tu zrobisz teraz to samo pewnie. Ale coś tu to. Wo! O nie, coś czuję, że to jest jakaś paczka słodko. No dobra, zobaczymy co to jest. Czyżby też osioł? Co to może być? Ja już zaczynam się obawiać. O nie! O nie! Co się stało? Nic. A. Nic. Taki granat to nic nie zrobi. Taki mały granacik, wiesz? Haha, na poczęstunek. Mi krzywdę, ale myliłeś nie, się no skąd? Nic nie zrobi ten twój granat. No oczywiście. A może taki był gram plan? Jakimś, ej, patrz, jakiś purple lightem gram i zobaczcie w jakim miejscu jestem. Kurde. Myślę, że powinieneś kopać w dół, tam znajdziesz skarb zaginionego robala. Kurde, no,
Niedobrze, nie podoba mi się to, bo ja nie mam stąd jak się wydostać nawet. To się nie wydostań. Masz, ja wiesz, jaką masz ładną bazę. Podziemną. No widzę, ja bym to właśnie został. Poczekaj, sprawdźmy to. Nie no, co na klimatycznie... Nie no, co na... ty? Nie, nie, nie. To nie ma na tam nawet nie masz parki, żeby się przecisnąć. No właśnie. No trudno, będę musiał chyba faktycznie zacząć kopać. No nie ma siły, no bo... Ale to jest strasznie przykre zakończenie, ale niestety nie miałem niczego, co mógłbym... Możesz się tu przekopać w lewo i wyjść. No mógłbym, ale to nic mi to nie da. Bardzo mi smutno z tego powodu, co się właśnie wydarzyło tutaj. Zmarnowany ruch. I to dwa zasobniki Admira za jednym razem zbierze i będzie władał teraz światem. Niewiarygodne. Per. O, słodko. Pewnie coś naprawdę fajnego tam zebrał. Pewnie nic nie zebrałem, tyle ci mogę powiedzieć. Ale teraz pewnie zbierze coś potężnego. Ale tak, nie mam tego gdzie wykorzystać, nie mam tego gdzie wykorzystać, wiesz. Na pewno ma gdzie to wykorzystać i pewnie to raz, że ma, a dwa, że pewnie to zrobi. To jest Admiro, zapamiętajcie to. Admiro zawsze wykorzystuje to, co zrobi. Czy jakoś tak? Jasne. Co ten Admiro tylko i kombinuje? O nie. O nie. Nie, tylko nie Paula. Zostaw Paulę w spokoju. Żegnaj. Nie! Ha, głupi pojazd. A mi się czas kończył. Czas mi się kończył. Co by tu zrobić? Nie mam pomysłu. W ogóle tak masz te robaki rozstawione, że pochowane, o. Idealnie rozstawiłem te robaki po prostu. Letu, latam sobie. Ej, nie za dużo ten jetpack ma ten mocy w sobie? Nie. Halo? O, to jest podejrzane. Co to jest? Ale co mi to dało? Pewnie nic. Ale gówno. Pomyślmy teraz, tak. Może nie myśl, po prostu użyj broni na swoich robakach. Może oni to są zdrajcy, może. Może tak być. Nie. Naprawdę zrobisz to? Nie starczy ci. Dobra, miejsz. Ale zobacz, świetnie się trzymasz. Jednym robakiem na. Bardzo, bardzo. Sowa Maxowowi magowi nic nie jest praktycznie. Dostała apteczkę. Popatrz, jeszcze apteczkę dostanie, która daje mu czyste życia. No, abym był teraz sową magiem. Ale nie będziesz teraz sową magiem, jesteś sową paladin. No i co teraz robić, Mrs. Admirosie? Jestem Mister. Mrs. Jasne. O nie, już wiem co teraz robi. Nigdy nie się nie dowiesz co zrobię. Ale domyślam się, co zrobisz. Zniszczysz mnie teraz. Żegnaj. Tak też myślałem, że będziemy naszą śmierć. Czyżby to był atak dywanów? Nie, no skądże znowu? Jakich dywanów? Żegnaj. Ale poleciały, dwa. Pięknie. No, trochę mnie poraniłeś, muszę przyznać. Tak, ale sam jest. Siebie też troszeczkę skopałeś. Troszeczkę, ale zobacz, jesteśmy teraz na równi, czyli ty więcej straciłeś. Jesteśmy, ale patrz, teraz jest mój ruch, a skrzynka jest w mojej władzy. Czas na lot. Poczekaj. Czas na lot. Poczekaj, a jestem tym frajerem. O kurde. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Nie chciałbyś znać prawdy. A, wiedziałem. Wiedziałem, że w tym opuszczonym autobusie ktoś się jeszcze schował. No nie, co to za gówno. Dostałeś pewnie zasobniki. No. Nie pomyślałem, że coś takiego. Trzeba było włączyć tworzenie, trzeba było włączyć. Trzeba było, co nie? No. Dobra, zrobimy to, co powinniśmy zrobić już dawno temu. Nazywam co? To. Co, chcesz Paulę zabić? Świetny pomysł. O kurde. Ouch. Haha! No nieźle! Dobrze to zrobiłem, co nie? Das Bruce. Co by tu zrobić? No właśnie, co teraz zrobić z Admiros? Dobrze dałeś tyle jetpacków, w ogóle nie muszę używać liny. No widzisz? Co ułatwia sprawę. No tak, teraz jest o wiele łatwiej. Ale i tak nic nie zrobisz. O kurde, dobra, żartowałem, jednak coś zrobisz. Nie, tylko nie. Jak się nazywasz? Hotker. Hotker, żegnaj.
No nie dobrze, sytuacja robi się naprawdę traumatyczna. Robale przejmują kontrolę nad światem. Kontrolę nad światem, czy coś takiego. Idealnie. Kolejna skrzynka i tym razem broń masowego zniszczenia przed nami się prezentuje. Czyli co? Czyli szturhaniec, mówisz? Czyli czas na twoją śmierć. Coś czuję, że to będzie, no, taka trochę bieda. Tak? No nieźle. Co to może być? Nalot pewnie. Niech będzie. O, ładne miejsce znalazłeś sobie. Dynamit, o! To wcale nie taka bieda. No i gdzie polecisz? Tak, tak, dobre miejsce, bardzo dobre. O kurde, no dobra. Auć, 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 auć. Trochę się ważyłeś, co nie? Ale to było tylko takie, wiesz, to było szturchnięcie. Miłości. Takie szturchnięcie tylko. Nawet nie poczułem. Dokładnie, nawet nie poczułeś. Teraz niestety jest twój ruch. I teraz Sowa Mac się prezentuje. Aha, co zrobi jestem. Sowa Mac? Ewakuacja. Sowa Mac. Ty czujesz, że to było coś słabego, typu zasobniki. Nie. Dobra, zobaczmy, co zrobi Sowa Mac. Das Bruce? Czemu chcesz pozbyć się Das Bruce'a? Sowa Mac nie ma pomysłu, co zrobić. Niech lepiej się zastanowi. Bo ruch czas leci. Mam jeszcze dużo czasu. Nie powiedziałbym. No nic, nie udało się. No nie powiedziałbym, że to jest dużo czasu. O! 9 ci zabrało! 9 ci zabrało! Dobra, to jest. Zrobiłeś to. Tak, no. Tak, wszystko było przeliczone. Miałem ci zabrać 9. Te 9 właśnie. Dobra, zginiesz. Czas na Bogiego. Bogi? Spacja Bogi? Spacja Bogi. Bogi, 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 Bogi! Mama, no. Motherfucka. I tak by zginął. Kurcze, plecaki się kończą. Plecaki się kończą, co nie? No. Nie jest łatwo, chyba zacząć, że trzeba będzie się zacząć bawić liną. No niestety. Zasobnik? Niestety nic ciekawego, panie admirosie. O! O! Jesteś osłabiony, panie admirosku. Nic nie zrobisz. Kurde, niewiarygodne, że to wyliczone! Dla ja cię co zrobić? Ale mnie admirosek teraz załatwił. Niestety sytuacja jest traumatyczna wręcz. Admiros wygrywa. To co zrobi Bladi? W tym niesamowitym... W tym przypadku mogę zrobić tylko jedno. Kurde, no nie wiem co. Właściwie. W tym niesamowitym przypadku możesz tylko się poddać. Albo kopać w głębiej. No dobra. Na pewno? Wcale cię nie podpuszczam. Nawet troszkę. Nie wyjdziesz, nie ma przejścia. Kurde, co to było? Nie, nieważne. To było żenujące. Okej. Okay. To było żenujące. Nie wiem, co chciałeś zrobić. Czy mnie spalić, czy coś? No, chciałem cię żywcem spalić, ale nie wyszło. O, apteczka. No, apteczka. O, nie jestem tym. O, nie. O, nie. W sumie mogłem helikopter wziąć. No, w sumie mogłeś. Nie pomyślałem. Popełniłeś błąd. 100 dała apteczka, ojej. Na bogato. Żegnam. Nie wierzę! No to cię zniszczę teraz. Dajesz. Nie,
Niewiarygodne. Po prostu Admiros mi niszczy ten czat. Dobra. O Boże. Żarty się skończyły. Mam nadzieję, że zaczynam się bać. Mówisz, że w zasobniku dodatkowy robak? To była fajna opcja nawet. O-o. Bladisa nie mówił, boję się. Co tam masz? Nie powiem. Gadaj, ci. Gadaj, co tam masz. Nie powiem ci. Ponieważ... Pewnie elitarnego osła granatowego. Władza należy do mnie! Armagedon? Co? Nie! Tylko nie to! I co zrobisz? Zostaw tą starszą panią. Babciu, atakuj, babciu! Nie! O! O! Auć! Ale puściła no bąka śmierdzącego. I tak nic ci praktycznie... Babcia ci tyle zrobiła, co nic. Tak jestem dobry człowiek. Czyneczka. Ja jednak jestem dobrym człowiekiem, jeśli o to chodzi. A ty masz, teraz... masz druzgocącą przewagę nade mną. Zabiłeś mnie w ciągu krótkiej chwili, niestety. Wejście. Rocket League Car. To jest samochodzik z Rocket League'a. Tak? To może tak być, no. W sumie to... A! Albo i nie? No kurczę. Albo dobra, YOLO! Co ty robisz? Jak to co? Skaczę nad przepaścią? No wiem, że skaczę nad przepaścią, ale czas ci się kończy. Wiem. Tylko chcę uciec jak najdalej. Co bym mógł tutaj zrobić? Dobra, jak to szło teraz z tą bazuką? Dobra. Jakoś tak. Czas się kończy, Admirowsku. Madafaka! O nie! Źle to obliczyłem, ale był, leciało już w ciebie. Ogólnie bazuką bardzo ciężko się celuje. Ja wiem, idealnie wyleciało we mnie. I patrz na to, idealnie. W tych zasobnikach nic nie tropi. Nic fajnego. To mnie martwi. No dobra. O! Co? Zmiana robaka? Kurde. O, widzę, że dostałeś kolejne zasoby. Może coś zbudujesz z nich? Nie. Teraz muszę się zemścić. O! O! Admirosku, przyszedłem tutaj, żeby wyznaczyć sprawiedliwość. O nie! O tak! Brawo! Ta ewakuacja. Ała, ała, ała. Może ze 100 stracę. No ze 100, no, 300 cię się na tym. No nieźle. No niestety musiałem się ewakuować, bo przez przypadek robiłem tak, jak nie trzeba było. Haha, jesteś pułapcem, motherfuckerze. Na pewno? Jesteś pewien tego? No. Patrz na to. Ha, nic ci to nie da. Ej, halo, chcę się stąd wydostać. A, dobra, w sumie to. No wypuść mnie! Wypuść mnie! Suwaj się! Co tu jest? Suwaj się! Suwaj się! No, come on! Grubaś! Nie przesunę! No nie przejdziesz, panie. No przesuń się, no! Nie przejdziesz. Nie wiem, co zrobić. No chyba muszę cię stąd wystrzelić po prostu. Ale nie masz czym! Żegnam. Nie zabolało mnie pani trochę. Jasne. No i dwa zasobniki teraz straciłem. Jestem głupi. No ale ten drugi to jest jakiś słaby chyba. Jasne. Ani jetpacka, ani nic. Mutek. No nie! Serio? Serio zrobisz to? Nie rób tego. Nie. Nie tak miało być. No i dupa. Teraz się paliwo skończy. Wiem o tym. Lepiej uważaj. Zostaw sobie Huntera. No i co zrobisz? Hunter. Co zrobisz? Poza twoje wojna na granaty. Kurde, wiedziałem, że brawo! Jeszcze raz. O! Patrz, jeszcze się chowa. No a ja musiałem się schować. Bo to bardzo niebezpiecznie tam było zostawać. O!
To może być coś dobrego. O nie, naprawdę. Jak ja tam się dostanę? Że jesteś mistrzem liny, no to głupie pytanie. No wiem, ale ustawiłeś mało czasu. No tak, no bo nie może być tak łatwo. Akurat nie będzie jakiś specjalnie duży problem. No właśnie, co ty mówisz, że to będzie jakiś problem dla ciebie? Żegnam. No nie... Przejmuję tą maszynę. A w sumie to... Cześć, mam świetny pomysł. Madafaka! Pyk. Lądowanie. Nie zamierzam wyjść z tego helikoptera. On już jest mój. No no, ja ci dam twój helikopter. Zobaczymy, koło będzie helikopter na końcu. Kurde, no helikopter zwycięstwa? Nie mam żadnych dobrych tak naprawdę tych. Taki tryb sobie wybrałeś, no bezbronni. O nie, granat. Granat se rzuciłem, co nie? Serio? Porzucony. Ała, zabolało mnie. No, ciebie to zabolało. A no, jak mnie zabolało po kieszeni, ten kosztował mnie majątek. O nie. O! Oczywiście. Teraz akurat będzie Sowa Druid. Super. O! Jak miło. Co by tu zrobić? Mam nadzieję, że masz lepsze broni. Nie no, bo sobie wydropiłem. A z czyj to jest tych niebieskich? Jakie te bronie dropią? To są takie, to nie bronie, raczej coś jakieś spadochrony, plecaki odrzutowe. Takie pomocne, co nie? Podręczne rzeczy. Łapię. Magnes pewnie tam dropi. Chyba takie, co nie zadają obrażeń. Tak mi się wydaje. No złap sobie, to zobaczysz. Nie no, spokój, wylądowałbyś tam. Nic by ci się nie stało. Palnik pewnie dostałeś. Nie to, kurde, jak wyjść z niej? No. Co by tu zrobić? O! Nie. Tak, nie. Tu mnie! Nie rób tego! O kurde, co to było? Co to było? Muszę tam strzelać, nie wiem. Aj, daj spokój, bo się chyba odbiło. Może chyba ten pocisk odbił i trafił we mnie. Sobie. Aha, możliwe. Ale fail, jak zwykle failik. No dobra, trudno. Przykro mi. Przejmuję tą maszynę. No ja wiem, że ją przejmuję, zauważyłem. Pyr. Ale gówno. Po prostu szkoda gadać. No dobra, zobaczymy, co teraz zrobisz, panie Admirosku. Oj nie! Co mi się to nawłączało? Jakieś opcji. Niu, lądowanie! Pyk. Dobra, jestem bezpieczny. No niestety, a już praktycznie mecz nie do wygrania. Tak? Zaraz możesz wydropić jakiś... Wow! No to jakiś tylko Armageddon. Woda się tylko podnosi. A jak wydropisz Armageddon, co wtedy? No to wydropię wtedy Armageddon, ale nie wydropię raczej, bo tutaj... bo tak widzisz, jakie skrzynki spadają. O! No i dawaj, bujnięcie. O! Patrz. Dobrze. Skróć, rozdłuż linę, skróć, odbij się. Jak się odbija? Nie da się odbijać tu. Musi ją skrócać i rozdłużać cały czas. Tak to działa. O, siup. Musisz wyczuć moment, kiedy się odbijasz odpowiednio? Dobra, no. Może być. Co ty kombinujesz? Kurde, czasu nie mam. Nie mam czasu. Oj nie. Nic o, nie było. Dobrze. Tylko troszeczkę cię porysowałem, to tam wiesz. No. Niestety panikowałem, bo mało czasu trochę, co nie? Czyżby Sowa... O! Apteczka, no, nic nie. Przydatnego. Tak jakby
Tak jakby już nie miał być dużo apteczek, co nie? No. Hop. Słodko. No dobra, panie admirocku, i co teraz zrobisz? Nic nie zrobisz. No dobra, oj. Oprócz po oprócz zabicia tego, mnie, że przez przypadek cię zabiłem, to uderzyłem w siebie. No to nic nie zrobisz. Kurde, w ogóle nie pomyślałem o tego typu zagraniu z twojej strony. A, naprawdę? No. To są wormsy, to jest wojna. Nie wiem, ma żartów. Dobra, niestety żadnych ciekawych rzeczy nie ma. No trudno, jak to się mówi... O nie! Chodź tu. Czyżbyś chciał zabrać mi mój czołg? No nie... Oj, no tego się nie spodziewałem. Widziałeś? Widzisz? On jeszcze strzelał. No tak, bo on strzela podwójnie. No dobra. Mi strzelił raz, bo w siebie strzeliłem. Tak. Ach, ale głupek. No dobrze. Się. Ale mam dwa wormsy tylko. A ja mam jednego. Jeden dobry zagranie i wygrałeś, panie admirosku. Mówisz? Pewnie jesteś na sklepach grupowy. Nie wiem, co to jest. Oj, no w sumie. No i mówiliśmy, że to nie jest ninja, to jest ninja. To jest właśnie typowy ninja admiral. Co to w ogóle ma być? Przepraszam, ale tacy są ninja. Nie wiem. O, nie, nie mam co ci nawet tutaj podrzucić. Dobra. Dobra. Już dobra, wstydu mi oszczędź, przestań się wygłupiać, to mi już mnie zabij, no. Nie mam, nie wiem jak, nie mam czym za bardzo. No jasne, specjalnie to zrobiłeś. O nie, chciałem ten zasobnik złapać po lewo. No. Bo czas bym się kończył, więc skoczę czołgiem. Chciałem ten zasobnik złapać, jak mogłeś mnie zniszczyć, panie admirale? No bo jeszcze mogę przegrać. No, jasne. No. Nie możesz już przegrać. Sytuacja jasne, już nie, jasne. Sytuacja jest już nieprzegrywalna wręcz. Mhm. Wszystko się może zmienić, możesz wydropić jakiś Armagedon. Masz dobry wiatr. Czemu nie złapałeś skrzyneczki? Nie potrzebuję tych skrzyneczek. Ja bym powiedział, że potrzebujesz to bardzo. Oj. O. I uderzyłeś też siebie, dlatego no wiem, przestałeś strzelać. Uderzyłem siebie, no ale no, inaczej bym ciebie już nie zranił, co nie? O. Apteczka znowu? No bo żeby, bo masz za mało życia, tak gra stwierdziła. Dobra, w sumie. Dobra, rację. Już zakończ to i już tytuł oszczędź. Hey, wake up. Whoa. Powinieneś zginąć. Powinienem zginąć! Ale czy tak będzie? Pewnie czołg jeszcze wybuchnie, jak nie zginę na ek. I teraz czołg pewnie wybuchnie. No i po robocie. Myślisz, że... Zwycię... Nie! Co? Co? Co to ma być? Ja już byłem pewien. Teraz będzie coś, co cię zniszczy. Armagedon. Nie no, nic nie spadło, tak? Dobrze pamiętam. No nie. Super. Dziękuję ci, gro, za... Możesz się teleportować do apteczki, pomyśl. Ja wiem, że mogę się teleportować. W Warpsy trzeba grać do ostatniego robala. O. Po coś to mówiłem. No dobra, po ale coś tak, to mówiłem. Ale ty tak tutaj teraz coś zrobić i mnie zniszczyć. No ale nie mam czym, no. Gdzie ja ci zabiorę 100 HP? Zrobić. Fakt, że spadałem takie gówna, to inna sprawa, co nie? Będę musiał chyba to jeszcze trochę zmodyfikować. No koniecznie. Czy ja się ciebie kiedyś pozbędę? No kiedyś się mnie pozbędziesz, nadal masz ogromną przewagę. A żaden Armagedon mi jeszcze nie spadł, więc wiesz. Masz duże szanse, że się mnie pozbyć w końcu.
Dobra. No i nie! Się udało. Myślałem, że cię zepchnę na sam dół, w tą dziurkę. Ej! Admiros, przecież zginiesz, co ty robisz? Ups. Admiro, specjalnie to robisz. Nie robię tego specjalnie, halo! Chciałem cię palnikiem zepchnąć i teraz byś się utopił, razem ze mną. I wtedy Sowa Droid by przetrwała i bym wygrał. Taki był... Nie lepiej było zrobić ostrzał? Taki był plan. Czym? Czym? No, helikopterkiem. To by ten nie wykopałoby takiej dziury. No nie wierzę. To jest chyba żart. Admirosku! Nie wierzę w to. Pomyśl o sowach. Pomyśl o robaczkach. Nie. Nie. No, wygrałem chyba. Nie! Nie, mam wrażenie, że specjalnie. Nie, nie zrobiłem tego specjalnie, mówię ci poważnie. Chciałem po prostu się przekopać i zabić siebie to i ciebie jednocześnie. To czemu już, jak widziałeś, że kopiesz w dół, to trzeba było wyprostować i nie kopać w dół. Zapomniałem, że mogę przestać kopać. No nic, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elo, elo. Elo, elo.